Pozostajemy w Bełchatowie, gdzie w sobotę znowu gościł lider, bowiem po porażce Świtu drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego straciła pierwsze miejsce w tabeli, a zajął ją Górnik Polkowice, który właśnie w sobotę grał w Bełchatowie i zaczął w 14 minucie od zdobycia bramki. Niezdecydowanie obrońców i bramkarza GKS-u wykorzystał Arkadiusz Żyluk i bełchatowianie przegrywali 0-1. W tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak zabrać się do zdecydowanych ataków. Rozumieli to także piłkarze GKS-u. To taki trochę ostrzegawczy, a trochę może na wiwat, przedwczesny wiwat, strzał Łukasza Garguły. Chwilę później, po kontrataku doskonałej sytuacji dla Górnika Polkowice, nie wykorzystał Moskal, posyłając piłkę obok bramki. A to już sytuacja z ostatniej minuty pierwszej połowy spotkania. Popatrzmy uważnie, kompletnie bezmyślny, ostry faul Bartosza Chińca. Kapitan drużyny GKS-u Bełchatów wcześniej już ujrzał żółtą kartkę, zatem po tym zagraniu, po tej interwencji musiał opuścić boisko. No i bełchatowian czekała niemiła perspektywa gry w całej drugiej połowie w dziesiątkę. Ale jak się okazało, nie przeszkodziło to bełchatowianom w znacznie lepszym prowadzeniu gry niż w pierwszej części meczu. Znów zaczęło się od strzału Garguły, tym razem już celnego. Refleksem wykazał się bramkarz zespołu gości. Dobre przejście Kolendowicza wprowadzonego w drugiej części gry na boisko, ale podanie nie najlepsze. Jeszcze Piotr Szarpak wpada w pole karne. Jego uderzenie zablokowane przez obrońców drużyny Górnika Polkowice. Trwały wciąż ataki GKS-u Bełchatów. Popatrzmy na tę sytuację. Chmiest, dobre zagranie do Kukulskiego. Ten rozejrzał się uważnie, dokładnie w pole bramkowe do Piotra Szarpaka, który z 3 metrów wepchnął piłkę do siatki i mieliśmy remis. To 56. minuta spotkania. Piotr Szarpak niezawodny w ostatnich meczach GKS-u Bełchatów, 1-1. I znów Robert Kolendowicz, niezwykle aktywny. Piłkę łapie bramkarz. Kolejna sytuacja GKS-u Bełchatów. Piłka wybita, ale w polu karnym Słowakiewicz uderzył łokciem Krzysztofa Kukulskiego. Grający drugi trener drużyny z Polkowic nie popisał się w tej sytuacji. Łukasz Garguła, rzut karny, broni bramkarz, ale jeszcze przy piłce jest Marcin Chmiest. Raz jeszcze Garguła i w końcu się udało. 2-1, co nie zmienia faktu, że to już kolejny rzut karny niewykorzystany przez bełchatowian. Dobrze, że ta sytuacja tak się skończyła, bo do Garguły można byłoby mieć poważne pretensje za niestrzelenie tej jedenastki, ale bardzo przytomne uderzenie głową bez szans był bramkarz gości. I raz jeszcze bełchatowianie, którzy chcieli pójść za ciosem. Spore zamieszanie w polu karnym Górnika Polkowice, niezakończone jednak celnym uderzeniem na bramkę drużyny gości. To już 85. minuta tego meczu. Bardzo dobrze zachował się Chmiest. Jeszcze Marcin Chmiest wziął na plecy obrońcę, minął drugiego i został sfaulowany w polu karnym przez Adamskiego. Kolejna jedenastka to już 6. rzut karny podyktowany w ostatnich 3 meczach dla GKS-u Bełchatów. I z tych 6 karnych bełchatowianie wykorzystali zaledwie 2. Łukasz Garguła spudłował i mogło to się źle skończyć, bowiem w końcówce do głosu doszli zawodnicy Górnika Polkowice, którzy raz po raz niepokoili bramkarza GKS-u Aleksandra Ptaka. Te ich strzały nie były na tyle groźne, by Ptaka zaskoczyć, ale to, co stało się w ostatniej minucie meczu, mogło skończyć się bardzo źle dla GKS-u Bełchatów. Błąd popełnił Jacek Kuranty, który mógł zostawić piłkę koledze, tymczasem stracił ją. Polkowiczanie wyprowadzili kontrę, na szczęście dla GKS-u, niezakończoną celnym strzałem. Bełchatów wygrał ten mecz 2-1. Bardzo obawialiśmy się tego spotkania. Oglądaliśmy na kasecie mecz Górnika Polkowice. Jest to bardzo niewygodne.